Dzięki jakość dowódcy też jest po naszej stronie, więc powinniśmy to wygrać. O. Na stronie Eneba trwa właśnie noworoczna wyprzedaż. Wiele gier, wiele nowych pozycji. Pamiętajcie, żeby wpaść z kodem Lukas 3% zniżki. Linki w opisie. Rok 1079. Witam Was w Małej Lechii w grze Crusader Kings 3. Kontynuujemy naszą rozgrywkę jako tutaj dynastia Lędzian i tworzymy dalsze nasze tutaj działania. Zdecydowałem, że postaram się stworzyć tutaj okoliczne cesarstwa, których mamy dość kilka, takie jak Cesarstwo Rosji, Karpatii, Germanii i postaramy się tam obsadzić nasze dynastie oczywiście. Chociaż Karpatii raczej zostawię dla siebie, bo dużo terytoriów z tego mamy już dla nas, no a nasza rodzina zasiada na tronie mołdawskim, więc może w pierwszej kolejności jednak ruszymy w kierunku Rosji oraz Germanii. Oczywiście nasz władca jest dość mocnym dyplomatą, co jest już wymagane od nas praktycznie, żeby każdy nasz kolejny władca miał bardzo wysokie zdolności dyplomatyczne, ponieważ pozwoli nam to utrzymać panowanie nad rozległymi terenami, które mamy i będziemy mogli wtedy no, po prostu zadowalać naszych poddanych o wiele łatwiej. Z rzeczy takich informacyjnych, no to przypominam, że już tak od tego odcinka wracamy do normalności. W najbliższy piątek spodziewajcie się odcinka jednego z ostatnich, myślę, że przedostatniego z Europa Universalis 4 i jako papiestwo. Odcinki powinny się już pojawiać regularnie, ponownie w poniedziałek, środę oraz piątek o godzinie 16 z minutami. Ale wracając już do rozgrywki, no tylko, że tutaj te królestwa rosyjskie są tak rozdupczone, że wygląda to jakby ktoś rzucił, nie powiem co, wentylator i to się rozmazało po ścianie. Wydaje mi się, że też za późno tutaj rozwinęliśmy naszą kulturę w kierunku średniowiecznej. Za bardzo się bawiłem w tym stylu plemiennym i nie wiem, czy się przygotujemy niestety na nadejście Mongołów za niecałe 50 lat. I może to się dla nas bardzo, ale to bardzo źle skończyć. I tutaj myślę, że pierwsze co wprowadzimy to oczywiście system monetarny, bo bez pieniędzy nie można rozwijać swojego własnego kraju i na tym się też skupimy. A następnie no to myślę, że zaczniemy rozwijać nasze budynki tak, żeby, no nie ukrywam, Kraków w pierwszej kolejności, Kraków sakralny zaczął się rozwijać. I w sumie jakiej ja tutaj technologii będę potrzebował do tego? Monorealizmu. Cokolwiek to znaczy. Wydaje mi się też, że muszę jakoś zreformować nasze wojska tutaj. Chociaż z tego co widzę, no to ja poszedłem w obrażenia ciężkiej piechoty oraz obrażenia włóczników, więc ogólnie lepiej byłoby tutaj może zamienić sobie to wszystko na pikinierów, tak realnie. Chociaż jak patrzę, no to jednak nie stać mnie zbytnio tutaj na utrzymanie moich wystawionych armii, więc ewentualnie jeżeli będziemy jakieś boje toczyli, no to raczej trzeba mieć większe zapasy gotówki w najbliższym czasie. Strasznie podrożało to. Oho, jakaś laska, twoja fałszywa religia trzymała twych poddanych w ciemnościach zbyt długo. W imię Bóg przyniosę im prawdziwą wiarę. No to masz przerąbane, bo cię zabiję i pozbędę się ciebie z tych ziem. Gdziekolwiek, z kimkolwiek toczę w tym momencie wojnę. Aha, gdzieś tu na południu. No to trudno. Pierwsza nasza wojna, którą odziedziczyliśmy, zostaje zakończona. Co prawda nic nie wygraliśmy, no ale możemy wrócić na nasze terytoria i stoczyć kolejną wojnę. No ta będzie cięższa, tym bardziej, że Mołdawia staje przeciwko nam, czyli niestety mój kuzyn. Oj, źle się to dla was skończy. No i nasze wojska tutaj dotarły na terytorium Mołdawii. No gdzieś, o, dorwaliśmy jakimś cudem. No i widzę, że nasi przeciwnicy mają kawalerię, którą kontrujemy, no ale mają też bardziej zróżnicowane wojsko od nas. Więc chyba ponosimy niezłe straty w tej wojnie. O, mam kochankę. Ale to jest moja żona, więc chyba nic w tym złego. Bitwa zakończyła się naszym zwycięstwem, co prawda mieliśmy całkiem niezłe straty, no ale mniejsze od przeciwnika, dzięki temu też tutaj wynik wojny nam się zmienił całkiem nieźle. Szkoda, że to nasz król tutaj nie dowodzi, ale no jednak, coś za coś. Ci buntownicy tutaj na południu mają swoją stolicę, więc jest spora szansa, że kiedy ruszymy na ich stolicę, to uda nam się kogoś znaczącego, co właśnie miało miejsce, zdobyć dla nas. Co to jest duńska, słowiańska frakcja populistyczna? Jakaś wojna domowa zaraz mi walnie. No i nasza wojna domowa dobiega do końca. Bardzo szybko, 19 miesięcy tylko trwała. Wygraliśmy, dostaliśmy punkty prestiżu, a ta padna. Możemy ją chyba do więzienia wsadzić.
albo nie. Ty w ogóle jesteś moją poddaną? To czemuś ty mi wojnę wypowiedziała? A, to może była po prostu taka wojenka, że wzywała swoich sojuszników? No nieważne. Ja na pewno muszę poprawić tutaj relacje z królem Mołdawii. No to jest jednak nasza rodzina tak realnie, więc tak trochę głupio byłoby ją wyrżnąć. Chyba. O, nasz władca, co nawet nie sprawdziłem, jest strategiem głównie, a jednak nie dyplomatą. No to dobra, rozwiniemy, żeby był saperem, a następnie rozwiniemy u niego zdolność stratega, która daje dodatkowe atrybuty do dyplomacji oraz oczywiście do walki. Martwi żołnierze wroga plus 25%. Hej, to będzie naprawdę mocne. O, widzę, że tutaj nasi bracia wierze, którzy są oczywiście wojownikami pierogi, chyba wojownicze pierogi, nieważne, są w stanie rozwiązać nasze problemy. Oddajmy im pod władanie miasto Tesco, a dosłownie miasto Tesco, a za to zyskujemy 468 golda, a wielki mistrz będzie nas tutaj bardziej cenił. Możemy też przekazać im inne miasto albo odmówić. Altenburg? I tutaj ciekawe, bo to po prostu zabieram im. Okej. Okay. Albo to miasto, albo Tesco. Gdzie jest Tesco? To tu i tu nie ukrywam, że to wygląda dość dobrze, bo tutaj mamy akurat królestwa ortodoks, a tutaj mamy dwóch katolików. No to myślę, że damy im to miasto. Oczywiście niech panują na tych terenach. Myślę, że to się nie skończy jak historia z zakonem krzyżackim. Widzę też, że wprowadzenie feudalizmu spowoduje, że coraz więcej linii bocznych naszej dynastii zaczyna powstawać. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Możecie mi dać znać w komentarzach, zwłaszcza jeżeli macie większe doświadczenie w tej grze ode mnie. Swoją drogą, widziałem, że w komentarzach też padało często pytanie, jak przeglądałem teraz, o to, czemu wasi wasale gracie tutaj państwami plemiennymi, non toper toczą walki. Ogólnie, jeżeli gracie plemieniem, nie feudalizmem, to nie unikniecie tego. Zawsze będziecie mieli walki wewnętrzne o władzę, o przejmowanie terytoriów. W feudalizmie dopiero od uchwalenia rozległa władza koronna możecie tutaj wyłączyć walki wasali. Wasale nie mogą prowadzić wojny przeciwko innym wasalom, chyba że użyją haka na swojego seniora. Tylko i wyłącznie w takim wypadku, a chyba na władzę absolutnie i totalnie, a nie, hak wciąż zostaje. No to tutaj zostaje taki wyjątek. Ale co najważniejsze, tytuły wasali nie mogą zostać odziedziczone przez postacie spoza państwem, więc no na przykład to, co tutaj ma miejsce, już się nigdy nie wydarzy, bo to się stanie za chwilę częścią mojego państwa, wypowiedz wojnę, chociaż może pokojowo stanie się naszym wasalem. Pani ma bardzo fajne atrybuty. No, w sumie się nie zgodzi, suma minus 46, podstawowa niechęć, no i nie ma naszej wiary. To czas tutaj wykonać nasze najazdy. W pierwszej kolejności zaatakujemy tutaj królestwo P, nieważne nawet jakieś, to jest w ogóle nawet chyba księstwo, bez większego znaczenia, żeby jak najszybciej zakończyć ten konflikt. Pierwsza wojna zakończona oraz tutaj wydałem punkty renomy na kolejne rozwinięcie, przepraszam, to kliknąłem, na opracowanie rodowodu. I szkoda, że tutaj nie ma tego napisanego, ale wybrałem cechę wrodzoną, że jest mamy inteligencję. I zdziwiłem się, bo cechą wrodzoną mogą być tylko te najmniejsze rozwinięcia pozytywnych efektów, takich jak tutaj ta muskulatura, inteligencja, czy tam przystojność, jak i tych negatywnych, jak na przykład naszego dziedzica Łuszczyca. U innego naszego dziedzica mamy karłowatość, też to może być cecha dziedziczna, którą sobie tutaj wybieracie, bo karzeł, opinia postaci z cechą karzeł plus 20, robicie sobie taki dwarfheim, czy cokolwiek, śmiesznie, bo tutaj akurat nam się narodziła księżniczka Konstancja, która jest piękna, geniuszem oraz bardzo muskularna. Możemy też sobie wybrać tam również cechę olbrzyma. I nie ukrywam, że bardzo mocno się zastanawiałem nad olbrzymem, ale jest tam dość spora kara do zdrowia niestety wtedy. A mi zależy jednak na tym, żeby moi władcy byli długowieczni. Wiecie, jak królowa ta Elżbieta, co żyje prawie już 100 lat. No, możemy teraz tutaj najechać kolejne hrabstwo pińskie, które jest częścią Królestwa Rusi Białej i Cesarstwa Rosji. I z tego co widzę, aż tyle tych terytoriów bym musiał oddać. Ale możliwe, że jak podbijemy resztę Słowian, to tutaj jest przecież ta decyzja, która polega na tym, że możemy, znaczy, że musimy kontrolować cały region of Slavia. O, czyli to wszystko musimy kontrolować, chociaż nie widzę,
gdzie ten region dokładnie jest. I szkoda, że chyba tu nie ma takiej mapki. Powiem teraz po kolejne tutaj wojny o Pińsk, Słutsk i Borbejsk, żeby móc utworzyć kolejne księstwa i myślę, że przekażę naszym dziedzicom te ziemię. O nie, ta pani spisuje przeciwko mnie i chce przejąć mój tron. Do więzienia! Uwięźmy ją! O, 100% na to szans mamy. Nara! O, trochę gorzej, że to była moja mistrzyni szpiegów. Ups. No to zrekrutujmy jakąś tutaj kolejną. Może taką spoza dworu. O, pana spoza dworu. Myślałem, że to jest pani. A ma brodę. Brakuje mi tutaj takiej opcji, że automatycznie możemy dalej nawracać kolejne prowincje, żebym nie musiał o tym pamiętać co 4 lata. Ewentualnie, żeby na to gdzieś tutaj to wyskakiwało. Nie wiem, czy da się coś takiego tutaj wystawić. O, mogę sprzedać więźniów. Zadychę. Nie widziałem, że aż tylu ich mam. Kolejny zadychę, więzień. Jeżeli jest taka opcja, to możecie mi to rozpisać. O, z tą panią to jeszcze poczekamy. A nie, czekajcie, ona chciała mnie zabić, to jej nie wypuszczamy za nic na świecie. W Krakowie będziemy za to cały czas zwiększali rozwój. Mamy już 19 punktów i chyba obecnie bez kar możemy się rozwijać do 36 poziomu, więc trzeba do tego dążyć. A ciekawe, bo takie Ile-de-France ma tylko 22, ale Bizancjum 44. Boże, muszę kiedyś zagrać w końcu tym Bizancjum. No i te łatwe, szybkie wojny na razie są zakończone, a teraz czeka nas chyba coś cięższego, jak zdobycie całego Królestwa Nowogrodu dla nas. O, mogę uzurpować tytuł Królestwa Rusi za 500 golda. Myślę, że jak najbardziej sobie go uzurpujemy, żeby tutaj odbijać dalsze terytoria dla nas. A już z Rusi do Rosji to prawie rzut beretem. Ej, nie, tutaj są jednak dalej podzielone te państwa. To ja się tutaj wbijam i każde jedno księstwo, czy tutaj hrabstwo dostanie któreś z moich dzieciaków, a potem jeden z nich dostanie tytuł królewski, a potem niech już się piorą między sobą. Rządzić królestwem będzie oczywiście najsilniejszy z nich. Chyba dobry plan, nie? Zwłaszcza kiedy ma się aż tak liczną tutaj dzieciarnię, a w sumie to już nadszedł czas chyba żony wymienić, bo mają po 30 parę lat, 40 nawet, to trzeba je naprawdę wymienić. Chociaż królowa, cesarzowa Agnieszka jest bardzo płodna jeszcze, więc może jej damy jeszcze szansę. A, bo tu chyba teraz doszło do, patrzcie, podziału Wielkiego Nowogrodu na jeszcze jakieś kolejne księstwa, królestwa i tak dalej, więc będę miał teraz łatwiejszą sytuację w zdobywaniu tych ziem. O, są kolejne miasto, kolejne 500 golda. Jak mi to jest na rękę, jak fajnie. I w sumie czy to zwiększa siłę? No, wygląda to, że zwiększa to siłę naszych świętych zakonów. I w sumie jak ich zatrudnię, to ciekawe, czy za to czymś płacę. O, mamy 11 więźniów, to teraz możemy sprawdzić, którego zabijemy, a którego wypuścimy za pieniądze. Jeżeli nic mi nie płacą, a są innej wiary, no to jak najbardziej. Trzeba ich po prostu stracić, żeby ten nasz poziom dread wzrósł, bo mamy problem z jedną frakcją. A jak wiemy, dread jeżeli rośnie, a, to tego akurat musimy zostawić. Tutaj jest zabicie. O, a czemu aż tak to mi tutaj wpłynie na to? Jakieś takie bardzo dziwne. No ale stracę 100 punktów religijności, to może sobie na to nie pozwolę. No i kolejne terytoria przygraniczne zdobyłem dla naszych dzieci. A, teraz mam jakąś imprezę i muszę chyba kogoś obrazić. Nieważne. W celu tutaj zrobienia naszych ładniejszych granic, chociaż widzę, że no, czeka mnie też jednak tutaj wojna w kierunku Estonii, no i dalej Nowogrodu. Możliwe, że też zaatakuje jednak ten Nowogród, czekam, żeby zakończył te swoje tutaj wojny domowe, bo nie wiem, co zostanie tak naprawdę z tego Nowogrodu. Jeżeli on się jeszcze bardziej rozpadnie, to ja bym wolał tutaj zaatakować księstwo, albo właściwie to królestwo Włodzimierza. Ej! Ja tutaj chyba zdobyłem jakieś dziwne terytoria, nie? Nagle księstwo Litwy ma też Ruś Halicko-Wołyńska. I czemu on ma aż tyle tych tytułów? Ej, koleś jest przekoksany, trzeba mu odebrać te tytuły. Albo zmodyfikować mu traktat feudalny. Mogę mu dać albo wysokie podatki, wysokie to. Nie mam haków na niego, ale zobacz, jak mnie koleś by znienawidził, jakbym to wszystko tutaj sobie u niego ustawił na takim etapie, albo bym je pokochał, jakbym to zmniejszył, albo bym tym mocno osłabił sobie jednego z lepszych wasali. No i zmienia to z tego, że ma dwa tytuły królewskie i to jest dość groźne. No ale w sumie przecież po jego śmierci, ja też już jest stary, ma 69 lat. Śmieszna liczba jak na karła, który lubi jeść. Nieważne, no to wszystko przecież u niego się podzieli na jego dzieci, więc też już nie będzie kolejny aż tak mocny dziedzic. Zastanawiam się, kiedy on zdobył te terytoria tutaj, bo... Ej, czy on posiada 48 domen na 7?
trochę nieuczciwe. Możemy też uzurpować tytuł Królestwa Bawarii kolejnego. No, myślę, że jak najbardziej jest to dla mnie na propsie. Teraz by trzeba było tylko ten tytuł komuś nadać. Ale nie wiem, czy ja tu mam kogoś z rodziny, komu mógłbym te tytuły nadać i kto wszystko i tak należy do księstwa litewskiego. Ja to w ogóle teraz to by była jakaś taka śmieszna sytuacja, bo księstwo Litwy by musiało teraz zacząć przy Karoling Honenberg. To chyba nie jest moja dynastia, nieważne. Oj, to rodzi taką śmieszną sytuację, gdzie nie rozumiem tak naprawdę, kto włada tym terenem. O mój Boże, co tutaj się wydarzyło? Ta Litwa jest takim miszmaszem. W ogóle moje królestwo, jak tak patrzę na te tytuły, jest jeden wielki miszmasz. Z tego co widzę, mogę też utworzyć królestwa kolejne, które znajdują się znowu na terytorium Frankonii. I myślę, że ja popełniłem błąd, że nie utworzyłem tych tytułów królewskich, które są na tych terytoriach i nie nadałem ich temu panu, co miał 69 lat, ponieważ one by się przecież podzieliły, tak? Te tytuły królewskie. Mielibyśmy oczywiście jednego potężnego wasala przez krótki czas i byłby to problem, ale po jego śmierci te tytuły zostałyby podzielone no, dla jego dzieci. Więc miałbym kilka tytułów królewskich tutaj zamiast jednego dużego teraz znowu. I chyba to był znowu mój błąd, niestety. O! We have now access to wielkie święte wojny. Jeszcze ich nie robiłem. To jest zawsze coś nowego. Wypowiedz wojnę. Zresztą w ogóle, jak się robi wielką świętą wojnę? Święta wojna, ale to nie jest to samo. Ej, ja mogę zdobyć całe królestwo zachodniofrankijskie na jedną wojnę. Ale ja to upadnę, bo i tak bardzo dużo terytoriów zdobyliśmy. Ale takie Włochy wydają się być smakowitym końskim. I tak nie ukrywam, że zdobyć Rzym dla siebie, rozwiązać papiestwo. No to tak brzmi jak fajny cel, zdobyć tutaj te terytoria. Zróbmy sobie teraz taką jedną wielką wojnę, gdzie zrobimy najedź księstwo 8000, gorsza od naszej armii, koszt 1000 prestiżu, ale najedźmy ich. Zobaczymy, jak tutaj to się nam potoczy. What the fuck, co to za bunty? Co to ma być w ogóle? Ale powiem szczerze, że ci populiści to nie pierwszy raz mi się tutaj pojawili. Jak sobie z tym radzić? Czy macie dla mnie jakieś tutaj porady? Oh my god, kolejna córeczka, no dobra, niech będzie. Chociaż tych dzieciaków tu już mam tyle, że przestaje się łapać, ilu ich mam. No, chociaż ta wojna domowa nie była jakaś duża, ale powiem szczerze, dość upierdliwa. Ej, ja mam taką żonę? O, zmieniła włosy, dobra, nie rozpoznałem cesarzowej Katarzyny. No dobra, może już nie będę miał żon. Mamy 62 lata, mamy aż, nie wiem, 16 dzieci chyba. Więc dorobiliśmy się troszeczkę potomstwa. No nie powiem, nie ukrywam. A tutaj mamy jakieś ładne burdello, bum bum, nie wiem co tutaj się dzieje, totalnie nie ogarniam tego. I myślę, że to jest niestety jeden z gorszych aspektów Crusader Kings 3, że dużo rzeczy, które się dzieje w twoim państwie, ty nie masz żadnego pojęcia, dlaczego to się dzieje i co z tym tak naprawdę by należało zrobić. No chyba, że wy nie macie takich problemów, to dajcie mi znać. Myślę, że pozwolę sobie tutaj zwiększyć wielkość pułków moich, żeby mieć też ciężko zbrojnych. Zwiększyłem też liczbę onagerów, które mamy. Co prawda wiem, że to nie są dobre, trzeba byłoby poczekać na lepsze maszyny, no ale trudno. Myślę, że może mnie stać na taką armię. Może. No ale okej, mieliśmy najechać tutaj z Cassius Belli, najeść królestwo. Naszym celem będzie zdobycie Królestwa Włoch. Możemy też oczywiście zdobyć Romanię oraz Sardynię, ale myślę, że to Królestwo Włoch jest tym najbardziej wartościowym celem. Takiej wojny dawno już nie prowadziłem, więc wystawmy wszystkie nasze wojska tutaj. Nie wiem też, jak zrobić tutaj świętą wojnę. Możecie mi to, nie wiem, podpowiedzieć. Nie widzę nigdzie takich decyzji. Nigdy tego nie robiłem, więc nie mam żadnego pojęcia, jak wypowiedzieć te święte wojny. Chociaż nie sprawdzałem panelu tutaj tego. Może tutaj? Nową wiarę słowiańską, miejsca święte? Nie, no nie widzę nic takiego, co mógłbym tutaj zrobić, żeby mieć taką świętą wojnę. Nie mam żadnego pojęcia, jak to zrobić, więc możecie mi podpowiedzieć w komentarzach. No i rozpoczynamy nasze tutaj bitwy. Powinniśmy je wygrać. Zresztą złapiemy przeciwników. Mamy ciężko zbrojnych, mamy pikinierów. Dużą, naprawdę dużą przewagę liczebną. Dzięki jakość dowódcy też jest po naszej stronie, więc powinniśmy to wygrać. O, chociaż dochodzą posiłki. O, narodził mi się kolejny synek. Cokolwiek to już znaczy, bo już nie ogarniam tego, jak dużo mam rodzinę. Potężna bitwa to była. 2800 strat po stronie przeciwnika, prawie 7000, ale tu 17000 walczyło. Wow, jak ja to wygrałem? No, jakość armii robi swoje. Zatrudnimy kolejnego mistrza szpiegów, to już chyba
trzeci w przeciągu miesiąca, coś takie giną za dużo, nieważne. A my kierujemy się na stolicę, chociaż nie no, pozdobywajmy fortece może po kolei. To trzeba być tak blisko granicy, bo inaczej... O, żony mi się kłócą chyba. Ej, te zameczki tutaj jakoś szybko padają. O wiele trudniej mi się zdobywało te fortece wschodnie u naszych wschodnich braci niż te tutaj zachodnie. Oni strasznie szybko padają. Trochę to źle rozegrałem i przegrałem kilka bitew. No i teraz muszę czekać i regenerować nasze siły, zanim ponownie uderzymy na naszych przeciwników. No wojna się przedłuży, a ja tutaj staram się cały czas pozyskiwać przyjaciół dla naszego pana i władcy, czyli Karola, chyba tak miał na imię, nie pamiętam, jak mam i król na imię. No to jest po prostu straszne, ale kto by się tym przejmował? Oczywiście zaprzyjaźni się, 100% prawie do tego. Przyjaciele są ważni w życiu. No dobra, ale niech mi mniej płacą, rozumiem to. No ale tutaj odnieśliśmy kolejne druzgocące zwycięstwo. Jak najbardziej na propsie. I w sumie może tym razem od razu pójdziemy na stolicę naszego przeciwnika. Taką taktykę sobie... Ej, zabili mi królową moją! Co za... Pewnie któraś inna żona to zrobiła. Rozbijamy kolejne włoskie armie. No tutaj mamy ciężką bitwę, bo mamy karę za teren. No ale tak czy siak bitwa wygrana. Chociaż oni mają takie jeszcze siły dość sporawe. No dobra, spróbujemy ogarnąć ich stolicę, czy mi się uda ją zdobyć. Ona niestety akurat w tym wypadku jest dość dobrze broniona. Zobaczcie, 7 miesięcy oblężenia, to jest bardzo długo. W stosunku do tych, no nie wiem, 20 dni, co tutaj oblegałem te zamki przygraniczne. Ale to no tak trzeba, no stolice muszą być bardzo dobrze bronione, ponieważ no akurat z nich... O nie! Zmiana władzy podczas wojny! To jest najgorsze, co mogło nam się przytrafić, no ale żyje teraz nam królowa Alicja i w sumie u niej najlepsze jest to, że królowa Alicja ma pewnego dziedzica, którego sobie wyhodowaliśmy i jest to książę Karol, który ma cechy geniusza, pięknego oraz jest herkulesowaty. Jak on wejdzie na tron, a jest głównym dziedzicem, bo pozostałych już wydziedziczyłem, no to w tym momencie będziemy mogli podjąć pewną tutaj decyzję, która nazywa się Wzmocnij Ród. W teorii już mogłaby to zrobić nasza cesarzowa Alicja, no ale niestety nie masz złych cech wrodzonych, no a ona ma łuszczycę. Ale na szczęście jej syn tutaj, już trzeci syn chyba to był, nie ma tej łuszczycy i wtedy też wzmocnimy sobie nasz ród. O, książę Klaks trzeci zyskał cechę ranny, nieważne. A tutaj wojna, no, nie idzie nam po naszej myśli. Zresztą w ogóle mój kraj jakoś się tak, no, nie ukrywam, rozrasta mocno. I nie wiem, co z tym zrobić, bo nie ogarniam. No i na tron weszła nam cesarzowa Alicja I tego imienia, która ma 40 lat. I nie ukrywam, że będę chciał, żeby ona abdykowała dość młodo. Chociaż jest świetną dyplomatką, więc może niekoniecznie, bo muszę przyznać, że pierwszy raz mam przejęcie władzy bez frakcji. Te frakcje tutaj to są populistów, więc tego totalnie nie wiem, jak uniknąć na ten moment. No i co? Trzeba jej wyszukać małżonków, których no troszeczkę... Ej, może tych królów sobie weźmiemy na małżonków, no to wtedy będziemy mieli troszeczkę łatwiej tutaj. No przecież jak będziemy mieli królów największych... małżeństwo, ja, on... To nie będą mi się buntowali, racja? Jestem genialny. No ale jak to zwykle u mnie bywa, przygody cesarzowej Alicji poznacie w kolejnym odcinku.